Kiedy pytacie mnie, czy się wyspałam i najadłam, odpowiedź brzmi nie. Ale dość tych pieszczot, trzeba nagrywać. Mówiąc inaczej, sezon drugi, zapraszam. Zastanawiałam się, od czego zacząć drugą serię, mówiąc inaczej. Doszłam do wniosku, że dobrze by było rozpocząć z przytupem, dlatego dziś opowiem o wulgaryzmach. Jeśli ciekawi Was, kiedy ludzie zaczęli sięgać po wulgaryzmy, odpowiedź brzmi bardzo dawno. Niektórzy twierdzą, że nawet zaczęli ich używać, zanim nauczyli się mówić. Jednak jako pierwsi na piśmie tego typu słownictwo utrwalili starożytni Grecy i Rzymianie. Wulgaryzmy dziś dotyczą głównie ciała, sfery seksu czy funkcji fizjologicznych. Nie inaczej było w starożytności. Na przykład fikis to starogreckie wulgarne określenie stosunku płciowego. Prawdopodobnie ta nazwa wywodzi się od słowa figa, owocu, który swym wyglądem przypomina odbyt lub waginę. Być może nasze figofago też ma z tym owocem jakiś związek. Niektóre wulgaryzmy doczekały się nobilitacji, na przykład fellatio czy klitoris dziś są terminami medycznymi, a kiedyś były właśnie wulgaryzmami. Co ciekawe, w średniowieczu za przekleństwa uchodziły także odniesienia do Boga, na przykład na rany Chrystusa. Często pytacie mnie o pochodzenie wulgaryzmów, zwłaszcza słowa zajebiście. Jednak pozwolicie, że nie będę o tym opowiadać, ponieważ świetnie zrobił to Radek Kotarski w jednym z odcinków Polimatów. Gdzieś tutaj znajduje się anotacja z linkiem właśnie do tego odcinka, żebyście mogli go sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Potem się niby wykręcał, że ja nie wiedziałem, że ty też chcesz o tym mówić. Nie wiedziałem, tak, jasne. Radek Kotarski, nie wiedziałem. Co myślę o wulgaryzmach? Wulgaryzmy są nam zwyczajnie potrzebne. Tak jesteśmy biologicznie skonstruowani, że w chwilach silnego stresu musimy się emocjonalnie rozładować. I w tym wulgaryzmy nam pomagają. Przeklinając, jesteśmy w stanie szybciej pozbyć się stresu. Przeklinając, jesteśmy w stanie dłużej znieść ból albo w ogóle go znieść. Czasami przeklinamy, choć wcale tego nie chcemy, ale to silniejsze od nas i musimy się zastanowić, czy to nam przeszkadza. Jeśli tak, to oczywiście możemy się pilnować, ale sama nie wiem, czy warto, choćby ze względu na nasze zdrowie psychiczne. Ja przeklinam. Co zrobić? Moja mama tego nie lubi, ale zawsze, gdy zwraca mi uwagę, odpowiada: mamuś, jestem zdenerwowana, to przeklinam. Oczywiście mogłabym nie przeklinać, ale wtedy musiałabym sięgać po alkohol albo po narkotyki. Jednak wolę sobie soczyście zakląć pod nosem. Jest to na pewno opcja najtańsza. Alkohol drogi, narkotyki nie dość, że drogie, to jeszcze nielegalne. A taka kurwa jest zawsze pod ręką i do tego za darmo. Ktoś kiedyś zapytał mnie, czy angielskie wulgaryzmy wyprą polskie. Moim zdaniem nie ma na to szans. No bo na przykład jak się ma takie angielskie fuck do polskiego pierdolić? Nijak? Już nawet takie polskie gówno brzmi lepiej niż shit. Akurat w tej kwestii język polski bije wszystkie inne. To, że angielskie wulgaryzmy nie są w stanie zastąpić polskich, nie jest tylko moją opinią. Z podobną spotkałam się w jednym z numerów Polityki, w którym ukazał się bardzo ciekawy artykuł właśnie o wulgaryzmach. Informacje, którymi dzielę się z Wami w tym odcinku, zaczerpnęłam m.in. właśnie z niego. Jeśli chodzi o zagrożenia, to zagrożeniem jest na przykład to, gdy Polacy używają wulgaryzmów zamiast przecinków albo okraszają swoją wypowiedź wulgaryzmami tylko po to, aby pokazać swoją siłę, emocjonalną wyższość nad słuchaczem. Co prawda jest to domena ludzi młodych, ale na szczęście z wiekiem im przechodzi. Pewnego rodzaju zagrożeniem jest też to, jeśli Polacy używają wulgaryzmów tak często, że zatracają poczucie ich wulgarności. Potem wpierają innym, że tak już się mówi, że zajebiście nie jest wulgaryzmem, że jest określeniem w pełni neutralnym. Tak oczywiście nie jest. Zajebisty czy też zajebiście są wulgaryzmami i kropka. Może kiedyś to się zmieni, ale teraz jest tak jak jest i należy to zaakceptować. A tak w ogóle, jeżeli używacie słowa zajebiście tylko dlatego, że nie wiecie, czym je zastąpić, zaprezentuję Wam mój ulubiony demotywator, który Wam ten problem rozwiąże. Na koniec suchar. Brzydkie słowa na KIH. Kredyt hipoteczny.